Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w sobotę 12 listopada 2022 roku. Taka dłuższa przerwa w nagrywaniu, która tak naprawdę to, no, nie wiem ile miała trwać. Czy miała być to przerwa już taka na stałe, czy może chwilowo. Jedno jest pewne, że doszedłem do takiego wniosku, że po prostu przynajmniej na jakiś czas przestanę nagrywać, ze względu na to, że po prostu sądzę, że zrobiłem tak dużo nagrań, w których są poruszane różne tematy względem też i różnych ludzi, względem różnych głoszonych oczywiście nauk, które są związane z Biblią, tak, prawda? Z tymi wszystkimi nauczaniami, które dotyczą tego, co zostało zapisane w Biblii. Po prostu rozumiejąc coraz bardziej, jak działa ta rzeczywistość, w której jesteśmy, doszedłem, może nie tyle, że doszedłem do pewnych wniosków, co po prostu dostrzegłem pewne nieprawidłowości, które tutaj rządzą się w tej rzeczywistości, a w których w ogóle nie mam zamiaru więcej brać udziału, gdyż po prostu widzę, że one tak naprawdę nie mają jakichś takich większych wartości dla mnie, może dla innych ludzi tak. Dla mnie natomiast nie, a gdy szczerze mówiąc każdy człowiek jakby tak dokładniej przyjrzał się właśnie temu Matrixowi, jak to dzisiaj się mówi, jak działa ten dzisiejszy Matrix, to z pewnością przy takiej głębszej analizie dostrzeże wiele nieścisłości, nieprawidłowości w tym Matrixie, które no rzeczywiście nie wnoszą w życie człowieka wcale nic dobrego. Można powiedzieć wręcz przeciwnie, wyrządza więcej szkód niż dobra. Jednym z takich właśnie elementów, które wcale nie wprowadzają nic dobrego w życiu człowieka, to właśnie religia. Religie tak naprawdę nie wprowadzają nic dobrego, są bardziej szkodnikami i szkodzą naszej naturze ludzkiej, bardziej szkodzą niż pomagają. To właśnie przez ten podział religijny wiele ludzi zachowuje się tak, jak jest to polskie przysłowie, że człowiek człowiekowi wilkiem. No ale dlaczego? No, w większej mierze właśnie przez wierzenia, które zostały wpojone ludziom, prawda? I to właśnie wierzenia powodują to, że człowiek skacze do gardła drugiemu człowiekowi, prawda? Więc mając już to zrozumienie, dlatego ja nie mam zamiaru więcej brać udziału właśnie w tym Matrixie. Wychodzę z tego Matrixa, po prostu opuszczam naprawdę tą piaskownicę, ale może nie tak, jak to myślałem, że po prostu wyjdę i zniknę i mnie nie ma. Być może, no właśnie, od czasu do czasu, może rzadziej, ale od czasu do czasu się odezwę. To jak to napisała w komentarzu ostatnio Megawita, to
którą serdecznie pozdrawiam, napisała, żebym się odzywał. Tak samo serdecznie też dziękuję za ostatni komentarz Marka, który napisał, że żebym po prostu kontynuował, nie zaprzestawał nagrywań. Więc po prostu może już teraz nie będę nagrywał tak jak wcześniej to robiłem, że po prostu uważam to po prostu dla ludzi, którzy jeszcze mają być może słaby charakter, jeszcze wiele się muszą nauczyć i wiele jeszcze przed nimi. Dużo jeszcze mają do nauczenia się, bo ludzie, którzy po prostu chcąc zabłysnąć, biorą na warsztat, jak to się mówi, biorą do swoich nagrań po prostu nagrania innych ludzi i szczerze mówiąc po prostu tam ich równają, mieszają z błotem, no to jest to naprawdę bardzo żenujące i naprawdę niska klasa tych ludzi, którzy żeby może poczuć się bardziej dowartościowanym człowiekiem, że w to, co oni wierzą i jak oni rozumieją i głoszą, nauczają, że oni po prostu no, są lepsi od innych, więc dlatego trzeba innych tutaj wykazywać ich błędy i w tym wykazywaniu błędów, wiadomo, dopuszczają się, jak to się mówi, różnych chwytów, wolna amerykanka, wszystkie chwyty dozwolone, gdzie po prostu no jest to po prostu słabe, więc ja po prostu już z pewnością nie będę w moich nagraniach w ten sposób wykazywał błędy, które w tym Matrixie po prostu funkcjonują. A jeśli już będę chciał po prostu wykazać jakiś błąd u kogoś, no to trzeba to po prostu zrobić w inny sposób. Mając tą świadomość właśnie, że tak jak było takie polskie powiedzenie, że kochajmy się jak ludzie, liczmy się jak Żydzi, prawda? Czyli wiemy, że po prostu względem drugiego człowieka no, mamy postępować z miłością, z szacunkiem do drugiego człowieka, nie wyrządzając mu żadnej krzywdy, jednakże to nie oznacza, że mamy być pobłażliwi w jakichś tam kwestiach, czy to na przykład mogłyby dotyczyć jakichś długów, niedługów pieniężnych, czy innych, czy jakiegoś innego po prostu tam postępowania. No to, że mamy kogoś miłować, to nie znaczy, że po prostu mamy na pewne rzeczy przymykać oko, jednakże róbmy to właśnie z miłością, prawda? Więc tutaj teraz chciałbym akurat odnieść się do nagrania, które zrobił mój rodak, Polak, który mieszka w Ameryce, w Chicago i którego oczywiście serdecznie pozdrawiam. Mowa jest o Albercie, prawda? Który ma ten swój kanał Protestantyzm to ignorancja, w którym to oczywiście, w których tych nagraniach oczywiście, no można śmiało powiedzieć, że w pewien sposób szydzi z tych kościołów protestanckich, z tych ludzi, którzy należą do tych kościołów. No, ja na przykład dostrzegam to, co już kiedyś mówiłem w nagraniach, że przygania motyka gracy,
a obaj jednacy, prawda? Albert, będąc tym katolikiem, będąc w tym kościele rzymskokatolickim, stara się wykazać jakieś błędy, które są w kościołach protestanckich, w ogóle ignorując samemu fakt, że sam tkwi w błędach, które zostały mu też wpojone, narzucone. Nie dostrzega sam w tym, że tkwi w wielkim błędzie, ale z chęcią wytyka błędy innym, prawda? Dokładnie tak jak jest w Ewangelii napisane, jak Jezus nauczał, prawda, że wytykają komuś faryzeusze na przykład, że ma drzazgę w oku, ale sami tego nie dostrzegają, że mają belkę, prawda? I tak samo jest w kościele rzymskokatolickim, gdzie czy to Albert, czy tam inni katolicy tam komentujący na tym kanale zarzucają różne rzeczy protestantom, że są, powiedzmy, tam w jakimś bałwochwalstwie, nie widząc sami, oni raczej widzą, tylko nie chcą widzieć, że największym bałwochwalstwie, właśnie w tym największym bałwochwalstwie tkwią sami oni, katolicy. Bo sądzę, że największe bałwochwalstwo właśnie jest tam, w kościele rzymskokatolickim. Zwiedzenie, tak, zwiedzenie jest, wśród kościołów katolickich panuje zwiedzenie. Wśród kościołów protestanckich też panuje zwiedzenie, ale jeśli chodzi już o bałwochwalstwo, no to sądzę, że Kościół rzymskokatolicki jest tutaj, prymuje. Na przedzie idzie, na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o bałwochwalstwo, które można znaleźć w KRK. I teraz po prostu, chcąc odnieść się do dzisiejszego nowego, ostatniego, znaczy ostatniego, no w sensie takim, że ostatnie nagranie na dzień dzisiejszy, które dzisiaj powstało i zobaczyłem na YouTubie właśnie z kanału Alberta, dotyczące tej bogini Ale. No, chcę pokazać tu właśnie tą taką hipokryzję praktycznie, gdzie Albert, który tam mówi coś w kontrze do protestantów, taki w sposób szyderski uśmieszek, prawda, wyszydzając tych protestantów, tak naprawdę wyszydza samego siebie, prawda? No, spójrz na siebie, jak to się mówi, człowieku, spójrz na siebie. I naprawdę się zastanów. I dlatego to nagranie nie ma na celu jakiegoś ataku personalnego na osobę Alberta, ale oczywiście to nagranie jest zrobione w celu w tym, żeby pokazać właśnie, jak jedni nienawidzą drugich, nie widząc tego, że wytykając błędy innym, nie widząc tego lub nie chcąc widzieć tego, że sami tkwią w błędzie, prawda? I żeby już teraz nie przedłużać tego nagrania, to puścimy sobie to ostatnie nagranie, bo naprawdę fajnie mi się słuchało z tym podkreśleniem ze strony Alberta to ale na koniec nagrania. Właśnie do tego, ale dodam to, co ja sądzę, myślę na podstawie tego, co dostrzegam, właśnie tak jak powiedziałem, w tym Matrixie, gdzie ludzie dalej biorą udział, zostali ogłupieni, nie chcą się przebudzić, nie chcą się wybudzić i wyjść z tego kłamliwego snu religijnego, który się tak snuje, bo ten sen religijny, ta religia tak się snuje, z tego co zauważyłem właśnie dzisiaj,
dzisiaj w sensie takim, że dzisiaj możemy mieć dostęp do historii większy niż kiedykolwiek wcześniej ludzie mogli mieć. Więc widzę, że to właśnie ta religia tak się snuje we wszystkich plemionach, pokoleniach już od zamierzchłych, jak to się mówi, tysiącleci, prawda? Sądzę, że czas najwyższy już skończyć właśnie z tymi religiami. Człowiek powinien już być na tyle mądry i doświadczony i rozumny, zrozumieć, że po prostu, no, biorąc udział w jakichkolwiek wierzeniach, no nie tędy droga, nie tędy droga, ale to też i nie ten temat, nie na to nagranie. Więc przechodzę teraz do nagrania i potem oczywiście chcę jeszcze zakończyć kilkoma słowami z mojej strony. Więc tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, pozostaniemy sobie jeszcze trochę przy sądzie. Zwrócimy sobie uwagę, tak, zawsze, czy na ogół, kiedy mówimy sobie o sądzie, zwracamy uwagę na konieczność dobrych uczynków, tak jak mówiliśmy sobie o tym wczoraj, tak, że trzeba spełniać uczynki miłosierdzia. Naprawdę, dzisiaj może troszkę o tym, na co należałoby uważać tu w naszym życiu, żeby ten sąd nie był, no właśnie. Moi drodzy, sąd i nasz kult bogini Ale. Chrystus do faryzeuszy, uczonych w piśmie, z którymi tam się niejednokrotnie ścierał, powiedział takie słowa: węże plemię szmijowe, jakże wy ujdziecie potępienia w piekle? W innym miejscu, w 7-8 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, powiedział: gdybym do nich nie mówił, nie mogliby się wymówić od grzechu. Tak, czyli Chrystus, mówiłem im, robiłem znaki, nie mogą się wymówić od grzechu. A więc faryzeusze stawiali się przez swoją zatwardziałość, przez swoje właśnie takie zrzymanie się z Jezusem i w kontrze do Jezusa. No właśnie, czy wy możecie uniknąć, jak wy unikniecie potępienia w piekle? Ostro Chrystus jedzie tutaj. I teraz, moi drodzy, jak my możemy uniknąć potępienia w piekle, jeśli wszyscy mamy w większym lub mniejszym stopniu wyrobiony kult bogini Ale i wiemy, co Bóg mówi, Chrystus do nas mówi. Co to jest ta bogini Ale, z którą każdy z nas się puszcza i co założy? Panie, ja wiem, ale to jest nasza bogini Ale. I moi drodzy, często stajemy i czy nie zdarzyło nam się tak,
No, często stajemy przed Bogiem, ale czy nie zdarzyło nam się tak, że właśnie stając przed Bogiem, klękając przed Najświętszym Sakramentem w Kościele, mówimy: Panie, ja wiem, ja rozumiem, co mówisz, ale... Czyli ta nasza bogini, ale jest mądrzejsza od Chrystusa, ma lepszą ofertę dla nas od Chrystusa i wybieramy bogini, ale... Tak, ja wiem, że nie wolno żyć na kocie łapę, Panie, ale... Kaziu, taki dobry, tak. Ja wiem, że chcesz, żebym chodził do kościoła co niedzielę, ale ja sobie pójdę w krzoki, sobie pomyślę, ja nie będę się spowiadał, ja wiem, że trzeba się spowiadać, ale... Właśnie nasza bogini, ale... Teraz, moi drodzy, co w tym wszystkim jest najgorsze? Co jest to, co czyni te słowa wypowiedziane przez Chrystusa do faryzeuszy tak bardzo realnymi dla nas? Jak wy możecie zatem uniknąć potępienia w piekle? Zobaczcie, moi kochani, co nas do tego zbliża. Właśnie bogini, ale to, co często mówimy: Panie, ja wiem, ale... Czyli przyznajemy się przed Bogiem Najświętszym do znania Jego woli. Nie wolno żyć na kocią łapę. Nie można opuszczać Najświętszej ofiary co niedzielę. Trzeba chodzić do spowiedzi świętej i wiele innych rzeczy. My to wiemy, wyznajemy to, że wiem, ale... Czyli nie robimy. Czy nie ściągamy na siebie właśnie tych groźby, tych słów Chrystusa na siebie? Jakże wy możecie uniknąć potępienia w piekle? Stajemy przed Bogiem, plujemy Mu w twarz, bo wybieramy boginię, ale... I jeszcze wyznajemy Mu, że, że my wiemy, co On robi, co On mówi. My wiemy, co On chce, ale i tak wolimy to, co chce bogini, ale, czyli to nasze ale, nie? I tutaj, moi drodzy, zobaczmy, w Ewangeliach jest ten piękny przykład potępienia bogini, ale zaproszenie na ucztę, chodźcie, nie? Tak, ja wiem, ale kupiłem woły. Tak, ja wiem, ale poślubiłem żonę. Ja wiem, ale kupiłem pole. Jak się kończy w Ewangelii Świętego Łukasza ta przypowieść? Jakże wy możecie uniknąć potępienia w piekle? Do faryzeuszów. A jak puentuje spotkanie, to właśnie tą przypowieść o uczcie? Żaden z zaproszonych nie wszedł. Czyli co? Odstrzał. Potępienie w piekle. I teraz, moi drodzy, zobaczmy. Stajemy przed Bogiem. Nigdy wam się to nie zdarzyło, mnie się zdarzyło. I wcale nie jestem wolny od tego i od pokus, żeby przyjmować taką pokusę. Panie Boże, tak, ale... Tak, Panie Boże, tak, ale... Ale ciocia z Kanady przyjechała, z Ameryki przyjechała, to ja upych sobie obiadek, do kościoła nie pójdę. Ale wiesz, ja cię kocham. O! No właśnie, zobaczmy sobie 14 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza. Przepraszam, 24. Albowiem powiadam wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Teraz zobaczmy, moi kochani, byli zaproszeni.
Chrystus posłał sługi, tak? Teraz zobaczmy. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swojego sługę, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednakowo wymawiać. Ale ja kupiłem woły, ale ja się żenię, ale. I teraz, moi drodzy, czy my nie stajemy w szeregach razem z tymi, którzy nie weszli na ucztę? Czy oni mogli powiedzieć, nie wiedzieli, że jest uczta? Nie, oni wiedzieli. Ale, panie, ja wiem, ale mam woły. Panie, ja wiem, ale mam żonę. Panie, no ja wiem, no ale, pole. Potępienie bogini, ale jest tu praktycznie, obrazowo, konkretnie, bo żaden z nich nie wszedł na ucztę. Jakże wy możecie ujść potępienia w piekle? No ci nie uszli. Dlaczego? Bo oddawali cześć bogini, ale wiedząc, co Bóg mówi, wiedząc, co chce, odrzucając zaproszenie Boże. Wiedzieli, bo sługi przyszły. I my, moi kochani, ile razy, właśnie to jeszcze raz. Panie, tak, ja wiem, ale. Oni też wiedzieli, ale mieli woły, mieli to, mieli tamto, nie? Nie weszli. Zostali wyrzuceni, nie weszli na ucztę. To chyba nie jest synonim zbawienia, nie? Chyba nie grzeją się, albo nie stoją w ganku w niebie, nie? Nie, nie ma ich ani na salonach, ani w ganku. Nie weszli. A. Gdybym im nie mówił, nie mieliby grzechu, Chrystus mówi. Teraz się nie mogą wymówić od grzechu. 8 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Moi drodzy, jak my się wymówimy od grzechu? Kiedy staniemy nad sądem, kiedy będziemy musieli zdawać sprawę. Co, nic nie kumamy z tego, co Chrystus o nas powiedział? Nic nie kumamy z tego, co Kościół głosi? Ile razy, moi kochani, my wybieramy świadomie, dobrowolnie grzech, wiedząc, co głosi Chrystus, wiedząc, co głosi Kościół. No ale bogini, ale jest zawsze lepsze, nie? No i tutaj zatrzymałem nagranie w momencie, kiedy Albert powiedział, że my wiemy, co głosi Kościół, co głosi Jezus i co głosi Kościół. Wielu z was z pewnością już wie, że co innego głosił Jezus i apostołowie, a co innego dzisiaj głosi Kościół. No i właśnie tak jak zauważyliście, że tytuł nagrania jest Katolicka Bogini, ale właśnie w tym nagraniu chciałem wykazać tą całą właśnie takie te katolickie hipokryzje ze strony tak samo Alberta, tą całą hipokryzję, gdzie wszyscy wiemy, że Kościół rzymskokatolicki wprawdzie naucza, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie,
Ale co naucza Kościół rzymskokatolicki? Kościół rzymskokatolicki naucza, że jest też takie powiedzenie: do Jezusa przez Maryję. Czyli tak, Jezus zbawia, ale przez Maryję. Prawda? I choć Pismo wyraźnie naucza, że to Ojciec przyprowadza do Syna, to jednakże Kościół rzymskokatolicki naucza, że przez Matkę do Syna. Kościół rzymskokatolicki naucza, że Matka prowadzi do Syna. Pismo wyraźnie pokazuje, że to Ojciec prowadzi do Syna. Kościół jednakże naucza, że to Matka prowadzi do Syna. Czyli podsumowując i puentując to nagranie i nagranie przede wszystkim Alberta, Jezus zbawia, ale przez Maryję.